jak zwykle Michał z Władek Team. 24, jak zwykle spotykamy się na naszej wieczorynce klubowej, godzina 19. Dzisiaj będziemy przedstawiać dwie nagrody. Słuchajcie, no jest problem. Mamy tych nagród coraz więcej dla Was. No będziemy musieli dzisiaj wylosować dwóch zwycięzców. Będziemy mieli dwie różne nagrody. Tak jak zresztą widzieliście w opisie. Zaczynamy! Pierwszą nagrodą, która pójdzie do szczęśliwca w dniu dzisiejszym, jest taki portfelik na przypony Tubertini. Taki portfelik na przypony pewnie widzieliście w pierwszym naszym odcinku, gdzie mieliśmy tą wielką torbę Tubertini, tam za 400 mniej więcej złotych. Ja tam próbowałem taki portfelik wcisnąć do tej górnej grodzi. Niemniej jednak tamten portfelik poleciał jako jedna z wielu nagród na naszej rzutówce. Tubertini szybciutko przysłało drugi, także mamy w dzisiejszym odcinku, będziemy przedstawiać taki oto portfelik na przypony. Czym on się różni od takich skrzynek? Bo przeważnie, słuchajcie, jak dobrze wiemy, wiecie z relacji, które pokazujemy Wam z plaży, przeważnie jest, surfcastingowcy używają takich skrzynek. Te skrzynki są o tyle fajne, że możemy bardziej finezyjne, bardziej te zestawy mogą mieć większe kulki, na przykład te wypornościowe. Niemniej jednak ten portfelik jest najlepszy pod tym względem, że jest najmniejszy i najlżejszy też. Wiadomo, nie może się temu nic stać, jak spadnie skrzyneczka taka, to się może nam nieźle rozwalić. Pamiętajmy, że czasami schodzimy, wiecie, z tych klifów 200 stopni czy ileś. Schodzimy na dół, coś może wypaść. Wiadomo, jak wypadnie taka skrzynka plastikowa, to się rozwali wcit. Temu się po prostu nic nie stanie, więc super sprawa. W środku wygląda tak. Ja tu sobie pozwoliłem na jedno z tych kółek, z tych relingów założyć dwa przyponiki, żeby pokazać Wam, jak to wygląda mniej więcej w praktyce. Niemniej jednak zacznijmy od początku. W tym naszym piórniku mamy takie oto kółeczka piankowe. Każde takie kółeczko składa się, tak jak widzicie, ma takie trzy grodzie, gdzie możemy sobie założyć teoretycznie po jednym przyponiku, bo mamy jedną taką szpilkę specjalną. Ona się troszeczkę różni od tych takich zwykłych szpilek tym, że ona jest po prostu, nie wiem czy to będzie widać, o może tak, ona jest króciutka. Ale oczywiście, wiecie, można sobie wbić inną szpilkę. One mają tutaj fajnie, bo one mają takie duże główki, te szpilki, a w zasadzie to się oprócz tego po prostu się nie różni od tradycyjnej szpilki, więc śmiało można sobie założyć na taką jedną grodzie na przykład dwa przypony, nie ma najmniejszego problemu, wiecie, ja coś takiego robię, żeby po prostu, bo nie mam takich fajnych piórników, więc mam mniej tych kółek, więc muszę sobie tam jakoś radzić, na przykład na Leszcza, gdzie nie mamy tych świecidełek, to sobie wtedy robię jeszcze więcej, wiecie, tych przypomników na takie jedno kółko, na taką jedną grodzie robię na przykład 3, czasami nawet 4 wiążę i to też się świetnie sprawdza. Tak wygląda takie kółeczko, jak mamy po prostu przypomnik z jakimiś kulkami, tak jak widzicie tutaj jakieś kulki wypornościowe lekko, czy tutaj mamy coś na flonderkę, żeby nam tam, wiecie, to się jakoś tam bardziej błyskało, flonderka lubi jakieś różne dziwne udziwnienia, kolory jakieś, wiecie, i oczywiście możemy sobie tego przygotować dużo, dużo, dużo wcześniej, więcej w zaciszu domowym. Taki portfelik, tak jak mówię, wiele nie waży, więc można to sobie śmiało wziąć nad morze. Długość takiego portfelika to jest około 30 cm. Jeżeli chodzi o szerokość, to ona jest dopasowana do tych naszych kółek. Kółka mają około 7 cm, także tutaj myślę, że około 8 cm trzeba liczyć na szerokości. I to w zasadzie wszystko, bo ten piórnik nam bardzo, bardzo ściśle oplata te nasze kółeczka, więc jest po prostu wykorzystanie przestrzeni ekstremalnie mocne, jak najbardziej wszystko jest, powiedzmy to, ściśnięte, w kupie się trzyma. Wystawiłem Wam te rolki. Rolek mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akurat w tym piórniku, który mamy 9 takich rolek. Każda, tak jak widzicie, ma 3 te grodzie.
No więc możecie sobie śmiało policzyć, ile zmieścicie w to tych swoich przyponów. Fajna sprawa jest jeszcze taka, że powiedzmy, no, że używacie tych przyponików, nie wiem, no, na flądrach, czasami się to nawet niektórzy by, podejrzewam, że tu śmiało też sobie założą jakieś przypony na śledzie. No i wiecie, to z czasem może się po prostu też pobrudzić. Dlatego jest myk, no chyba to przewidzieli po prostu, że można rozpiąć ten przyponik i tak jak widzicie, w środku mamy taką jakby rurkę plastikową. Ona jest po prostu tylko z jednej strony, bo na tym naszym tutaj wieczku, jakby to tak można było nazwać, to nie. Tu jest coś innego usztywniane. Tu mamy tą rurkę, czyli możemy rozpiąć ten rzep, wyciągnąć tą rurkę, to wrzucić do prania, no potem z powrotem to założyć. Choć myślę, że nawet i z tą rurką by się nam wyprało. Także no, myślę, że można by było coś takiego sobie spróbować. Nie jest to nic złego, nie powinno nam się z tym nic stać. Fajnie, że jest po prostu taka możliwość, że można to po prostu sobie wyciągnąć. Myślę, że nawet można by było wyciągnąć ten plastik i spróbować, jak to by wyglądało bez tego plastiku, jak to wszystko by się trzymało kupy. Myślę, że też by dało radę po prostu. Dobra, chowamy to z powrotem. Co bym jeszcze mógł Wam powiedzieć o tych tutaj przyponikach i o tym, jak to tutaj w praktyce się sprawuje, to myślę, że każdy wie, o co chodzi i każdy wie, jakby to mógł wykorzystać najlepiej na plaży. Czy na plaży, wiecie, czy przy łowieniu na jeziorze. Są karpiarze, to oni, dla nich to jest po prostu podstawa, coś takiego. Dobra, okej, to mamy omówione. Przechodzimy do drugiego punktu programu, czyli drugiej nagrody. Hold up. I lecimy z drugim tematem dzisiejszego prezentu od sponsora. Drugim prezentem od sponsora jest stojak na wędziska, zrobiony przez naszego kolegę Dawida. No ale stojak możecie sobie u Dawida również zamówić. Tutaj macie numer telefonu do Dawida. Jakby komuś się ten stojak bardzo spodobał, chciałby coś takiego podobnego, śmiało zamawiajcie, naprawdę bardzo, bardzo warto. A już Wam pokazuję, o co chodzi w takim stojaku. No więc tak, ten stojak, który pokazujemy właśnie tutaj na przybitkach, ma 2,20 m. To jest taki stojak XXXL, bo Dawid no, takich stojaków nie robi na co dzień. Na co dzień robi z deko mniejsze, no ale no, niemniej jednak ten nasz stojak pomieści 15 wędzisk. No, szerokość to 75 cm. Szerokość jest mniej więcej stała dla wszystkich stojaków. To tak jak mówię, jest to około 70-80 cm. Każdy stojak u góry ma super półkę na puchary. No, na tych przybitkach, które widzicie, ja ten stojak po prostu tak do celów, żeby Wam go pokazać, to po prostu zawiesiłem na kinkiecie u mnie w domu. No, ale oczywiście on posiada zaczepy. Zobaczcie, jak to wygląda. Dostajemy od Dawida taką ładną torebeczkę. Wszystko wygląda bardzo, bardzo profesjonalnie. Wiecie co, IKEA by się nie powstydziła. Na tych przybitkach, co żeście widzieli i co będziecie za chwilę mogli też zobaczyć, ja nie zastosowałem takich specjalnych zaślepek. Ale mówię już dlaczego, bo wiecie, dostajemy od Dawida taki stojak zastreczowany, przygotowany, że tak powiem, do wysyłki. I ja specjalnie, wiecie, tych śrub mocno nie zaciągałem, nie robiłem tych zaślepek, żeby no, osoba, która po prostu wylosuje ten stojak, no po prostu nie miała tych gwintów już przekręconych i tak dalej. Dlatego skręciłem to delikatnie, powiesiłem, tak jak widzieliście, na kinkiecie do celów po prostu tutaj pokazania tego prezentu od sponsora. Niemniej jednak dostajecie bardzo fajne takie, widzicie, o jedną torebeczkę tutaj macie śrubki, w drugiej torebeczce macie wieszaki, bo możecie sobie ją zawiesić jakkolwiek chcecie. Możecie sobie zawiesić na takie wieszaki, co Dawid daje. Możecie sobie zawiesić to w podobny sposób, chociażby jak ja to zrobiłem. A też widziałem, że koledzy Dawida i tak samo Dawid u siebie w domu ma zawieszone to na takim ozdobnym łańcuchu, który dodatkowo no, pokazuje nam to, że to jest po prostu no, nie produkt z byle jaki. Tak?
mamy dwie torebeczki. Wracamy do tego opisu i do tych moich przybitek. No więc słuchajcie, ten nasz stojak ma 2,20 m wysokości. To jest, tak jak już mówiłem, ten największy, ale Dawid oferuje te stojaki, no, robi te stojaki dla klubowiczów, nie tylko klubowiczów Władek Team, ale on dla wszystkich, w trzech po prostu wymiarach. Jest to 120 cm. Moim zdaniem taki wymiar, który najlepiej pasuje nad jakąś, tam rozkładaną, wiecie, sofę, łóżko czy coś, czy na przykład do sypialni, nad łóżko. Bardzo fajna sprawa. No nie wiem, jak wasza druga połówka do tego podejdzie, aczkolwiek jak zawiesicie tam swoje sprzęty, swoje wędziska z kołowrotkami, no to macie taką fajną, wiecie co, wystawkę, jeszcze u góry jakiś puchar. No, rewelacja, jest temat do rozmów, jak odwiedzają was znajomi. Najmniejszy taki stojak to jest 120 cm, pomieści on 6 wędzisk, tak jak widzicie na przebitkach. Niektóre te uchwyty na te wędziska są gęściej robione, niektóre są w większych odstępach. Chodzi o to, żebyście mogli maksymalnie wykorzystać tą przestrzeń, czyli jak macie wędzisko bez kołowrotka, no to jest dosyć gęsto. Potem macie wędziska z małymi kołowrotkami, typowymi spinningowymi. To te odstępy są nieco większe. No i oczywiście jest zawsze parę takich grodzi na wędziska z dużymi kołowrotkami, na przykład surfcastingowymi. No tutaj mamy to moje złote wędzisko z tym kołowrotkiem Quicka. On jest, jak wiecie, taki duży, karpiowy i nie ma problemu, żeby takie wędzisko też po prostu z tym kołowrotkiem było na stałe gdzieś tam umieszczone. Ten mały nasz stojaczek MED20 pomieści 6 wędzisk, czyli tak, dwie grodzie na puste, czyli same wędziska, dwie grodzie na wędziska z małym kołowrotkiem i dwie grodzie na wędziska z dużym kołowrotkiem. Nieco większy stojak MED60 pomieści po 3 po prostu, z 3 rodzaje każdego wędziska, czyli puste, z małym kołowrotkiem i z dużym, czyli 9 wędzisk. I ten największy stojaczek dwumetrowy pomieści 12 wędzisk, po 4 z każdego rodzaju, czyli 4 wędziska bez kołowrotków, 4 wędziska z małymi kołowrotkami i 4 wędziska z dużymi kołowrotkami. No, chyba najlepszy bajer to jest jednak ten duży stojak, no, pomieści 12 wędzisk. Jeżeli byście chcieli go gdzieś tam umieścić w garażu czy coś, no to ja bym tutaj śmiało polecał coś takiego, no bo wiecie, no wieszacie to, wędziska są zawsze pod ręką, stojak no w żaden sposób ich jakoś tam nie niszczy, no i moim zdaniem no najlepsza to jest po prostu sprawa, żeby coś takiego gdzieś mieć. Super, ja polecam. Także jeszcze raz, tutaj macie numer telefonu do Dawida. Jakby ktoś chciał coś takiego zamówić, śmiało dzwońcie do niego, zamawiajcie. Koszt takich stojaczków, no to jest mniej więcej od, nie wiem, 60 zł do 100. Oczywiście dostajecie w komplecie te wszystkie, wiecie, niezbędne akcesoria. Stojaczek, tak jak już mówiłem, jest zarąbiście zapakowany, wiecie, IKEA by się nie powstydziła. Poza tym, no, jest robiony, tak jak widzicie, ręcznie. Także nawet jeżeli ktoś by miał jakieś, wiecie, mega udziwnienie, że powiedzmy chce wszystkie te grodzie mieć na duże kołowrotki i tak dalej, śmiało się można z Dawidem dogadać. I jest do przodu. Przystępujemy do losowania. Hold up. No i jesteśmy w tej najważniejszej części dzisiejszego filmu, a więc losowanie tych nagród, które przed chwilką pokazywałem. No oczywiście będzie to podzielone na 1 i 2, tak samo jak te dwie nagrody. Najpierw weźmiemy tą mniejszą, potem będziemy mieli tą większą. Słuchajcie, puchar, mamy problem z pucharem. Puchar, w którym dzisiaj będziemy losować, jest tak duży, że się nawet nam tutaj nie mieści na tym stole. Widzicie, jak go postawię, no to się nie mieści, ale coś wymyślimy. Mogę ten stół obniżyć, ale jak go znowuż obniżę, to potem no, nie będziecie też widzieć, czy tam się coś z tego wysypało, z tego pucharu i tak dalej. Już tutaj mam podgląd na tryb live. Jest Jarek Worach z komisji rewizyjnej, nas ogląda. Za chwilę pewnie dołączą następni ludzie. No, 12 osób może nas oglądać łącznie ze mną, czyli 11 osób w trybie live, wszyscy mi mogą patrzeć na rączki, więc wiecie, ściemy nie może być, żadnej ściemy.
bo o to w tym wszystkim wchodzi, żeby nie było żadnej ściemy. Słuchajcie, puchar, tak jak już zacząłem mówić, puchar jest mega, mega duży. Jest to puchar za pierwsze miejsce klasyfikacji indywidualnej klubowej Ligi Surfcastingu 2016. Co to jest klubowa Liga Surfcastingu? No więc to jest takie zrzeszenie, które łączy kluby i stowarzyszenia wędkarskie, które parają się dyscypliną łowienia z plaży, czyli surfcastingem. No więc taka, powiem Wam taką ciekawostkę może. 1/3 zawodników średnio na każdych zawodach klubowej ligi surfcastingu to są ludzie Władek Teamu. No i siłą rzeczy musieliśmy też narobić dużo zamieszania w tej klasyfikacji generalnej. 10 naszych ludzi jest w pierwszej, przepraszam, 3 naszych ludzi jest w pierwszej dziesiątce, przy czym pierwsze miejsce należało do Andrzeja Dechnika, który to zdobył ten puchar. Andrzej, to też trzeba powiedzieć, no, nazywany Dubaczem Flonder u nas w Polsce, on zawsze coś potrafi złowić. To jest bardzo istotne, bo tak jak myśmy schodzili o kiju z plaży, Andrzej zawsze coś tam wyłuskał, coś tam złowił, więc on bardzo no, takim aktywnym wędkarzem jest. No i Andrzej też troszeczkę odstawił nas na tej klasyfikacji generalnej. Tak jakbyście sobie spojrzeli na punktację, no to Andrzej ma tam ileś punktów więcej, potem jest drugie miejsce, no i potem lecą wszystkie inne, gdzie te różnice punktowe już są zdecydowanie mniejsze, a i często też są miejsca ex aequo, więc no brawo Andrzeju, mamy nadzieję, że wejdziesz do kadry narodowej i będziesz godnie reprezentował też barwy naszego klubu Władek Team w kadrze narodowej, bo to też wszystko do tego to wszystkiego zmierza, że no, nasi zawodnicy są coraz lepsi i najprawdopodobniej no, będziemy kosić wszystko. Dobra, przystępujemy do tego losowania. Tak jak już wcześniej mówiłem, no, mamy coraz więcej zawodników. Tutaj patrzę na cały czas podgląd na żywo, co leci na zarządzie, tak, że mogą sobie po prostu ludzie mi patrzeć na ręce, czy nie ma jakiegoś matactwa. Słuchajcie, dzisiaj z racji na to, że są że dzielimy to losowanie na 2 etapy, przygotowałem 2 identyczne kartki z fistaszkami. Wezmę je Wam, tak pokażę. O, możecie sobie zrobić jakąś pauzę chociażby, żeby sobie sprawdzić, czy tam jesteście na tej karteczce. Jedną karteczkę sobie tutaj zostawiam, drugą mam tu. Mam nożyczki i teraz jak to zrobić, żebyście Wy widzieli, że to leci do tego pucharu. Spróbuję to tak jakoś machnąć. O. A, dobra. I lecimy z wycinankami. O, spróbuję teraz bardziej dokładnie to robić, bo ostatnim razem, wiecie, wypadło mi jedno. Tylko, że ono, ten fistaszek zapadł gdzieś tutaj za jakiś stolik. Ja się zgiełem i nie widziałem tego fistaszka. A później, jak już po losowaniu, tak jak żeście widzieli, pewnie na tym poprzednim losowaniu było tyle ich wszędzie pełno. One się porozsypywały, że no, nie dało rady po prostu stwierdzić, który to kiedyś tam mógł być, no ten, który wypadł. Dobra, pierwsza kartka leci tam, drugą, tak jak mówię, mamy tu, zanadrzu na to drugie losowanie. Pierwsze losowanie tej mniejszej nagrody, ale równie zacnej, nie? Także zobaczymy, do kogo ona pójdzie. W poprzednim losowaniu Jacek mówił, że jeżeli wygra nagrodę, to on nie chce tej nagrody. Ja w tym losowaniu powiem to samo. Tak samo, czy pierwsza nagroda, czy druga nagroda, ja tej nagrody, zrzekam się tej nagrody, czyli będziemy ją losować na następny raz. Oczywiście w tych nazwiskach nie ma Dariusza Kazora, który w zeszłym miesiącu wygrał nagrodę. Poczytajcie sobie nasz regulamin, jak to wygląda. Zaczynamy. Czyli tak, tutaj mamy to, o zobaczcie, mamy te wszystkie fistaszki. Ja zamykam oczy, odwrócę jeszcze to może tak troszeczkę w tamtą stronę, żebym na pewno nie widział i zaczynamy losowanie. Losujemy, tak jak mówię, tą pierwszą nagrodę, mniejszą.
O, ja może tak zrobię jak poprzednio, że tutaj powyrzucam trochę tego, o. O, tutaj. Tak robimy. Coś mam. Dobra, otwieram oczy, a może tak, zanim otworzę oczy, jeszcze sprawdzę, czy to na pewno jest jeden fistaszek. Tak, jest jeden. Otwieram oczy i sprawdzamy, kto to jest. Rafał Cejnowa. Rafał Cejnowa. Gratulacje, nasz nowy zawodnik. Także no, szczęście początkującego. Pierwsza nagroda, ta mniejsza, leci do Ciebie. Ja natomiast, tak, pokażę Wam, że tutaj już nic nie ma. Nic nie ma. Kładę z powrotem ten puchar. Wycinamy drugie fistaszki. A do losowania tej drugiej nagrody ciśniemy ostrożnie, bez pośpiechu, aczkolwiek wiem, że czekacie na to. Także trzeba robić to sprawnie. Tak jak widzicie, w naszym klubie jest coraz ciekawiej. Coraz też więcej, wiecie, tych nagród jest, dlatego już mamy dwie nagrody w ciągu jednego miesiąca. A tak jak mówiłem na początku, co będzie się działo, wiecie, w grudniu, no masakra będzie. Ta sama sytuacja, ja losuję teraz tą większą nagrodę i zobaczymy, do kogo pójdzie. Powinienem wyrzucić, a widzicie, tutaj zrobiłem mały myk, powinienem z tych wylosowanych ludzi wyrzucić Rafała Cejnowę, bo tylko jeden raz można wygrać u nas w skali roku. Ale wiecie co, umówmy się tak, że jeżeli on wygra, to po prostu zrobimy jeszcze jedno losowanie. No dobra, aha, lecimy, zamykam oczy i działamy. Tak, mamy te fistaszki. Ja tutaj sobie pomieszam, no z racji na to, że powinienem wyrzucić Rafała Cejnowę. Wiem, że to jest małe prawdopodobieństwo, żeby on drugi raz wygrał, ale no w tym momencie powinienem wtedy dwa fistaszki wziąć. Powiedzmy, tu mam jeden fistaszek, o widzicie, jest jeden, wsadzę sobie do buzi. O, powiedzmy, że to jest ten rezerwowy. Jakbym wylosował teraz w tym losowaniu Rafała Cejnowę, nie wiem. O, jest tam jeszcze coś, to wyrzucę, a złapię tutaj coś, co z tych zostało. O, dobra, lecimy. Tutaj mam tego zapasowego, a tu patrzę, kto wygrał. Jest jeden, już widzę, że to nie jest Rafał Cejnowa, więc mogę tego tutaj wyrzucić. Arka, dobra. A większą nagrodę wygrał nasz kolega Sebastian Potrykus. Sprawdzam jeszcze raz. Tak, Sebastian. No, Sebastian jest już naszym zawodnikem z jakimś tam większym stażem. Także brawo Sebastianie, brawo Rafale. Do Was lecą dzisiejsze nagrody, a Was zapraszam na losowanie 24 kwietnia. Kto wie, co się będzie działo, aczkolwiek tak jak już Wam mówiłem, coraz więcej mamy tych nagród, więc idzie do przodu, ten nasz cykl nabiera tempa, aż strach pomyśleć, co będzie pod koniec roku. Trzymajcie się, na razie i do zobaczenia. Pa.